A jeszcze raz. Ale wywiad wieczoru kochan, nie? Tak? To, ojejku. Trzeba będzie obejrzeć. Zapraszam. Dobra. Dobry wieczór Państwu, Ole z Radio Polonia FM. Witam organizatorów dzisiejszego wieczoru. Emocje już powoli opadają. Co Państwo mogą powiedzieć? Wiesz co, co tu możemy powiedzieć? Było zajebiście. Było zajebiście, tak. Nie, no tak jak już wspominaliśmy wcześniej, uważamy, że wszystko dopięte na ostatni guzik. Poziom sportowy był, ludzie zadowoleni. Także to jest dla nas najważniejsze, tak? Bo my zawsze czekamy na opinie ludzi. Wiesz, są dobre opinie, są złe opinie, tak? Nie mieliśmy jakichś strasznych opinii, ale wiesz, były opinie, słuchaj, a może byście zmienili to czy tamto. My tak już to robimy, my już to zrobiliśmy, bo wiesz, my nie wszystko jesteśmy w stanie też zobaczyć, wiesz, każdy z nas jest zajęty jednak pracą, Rafał prowadzi, jakieś te inne sprawy załatwiam, nie wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć, dlatego jesteśmy zawsze otwarci na opinie ludzi, tak, bo to ludzie decydują o tym, jak ta gala ma wyglądać. My możemy to zrobić tak, jak my chcemy, ale też chcielibyśmy, żeby to ludzie byli zadowoleni, więc uważam, że to dzisiaj wyszło, ludzie byli zadowoleni, poziom sportowy był, organizacyjnie wszyscy na poziomie, dopięte na ostatni guzik. Zgodzę się z tobą jak najbardziej, rozmawiałem wcześniej z Cyganem z Grondy. Pytałem się, bo wiele ludzi uważało, że to mogą być jakieś free-fightowe walki. Stwierdził, że nic takiego tutaj nie może zauważyć i że to jest typowe walki na sportowym poziomie. Widocznie wszystko się udało tak, jak się należy. Słuchajcie, prawda jest taka, że amatorzy, których tutaj zatrudniamy, to może złe słowo, ale którzy teraz walczą, to są amatorzy. Więc pamiętajmy o tym, że oni nigdy nie będą dawali, albo nie zawsze będą dawali takie walki, jak dają zawodowcy. Aczkolwiek czasami dla na przykład z własnego doświadczenia wiem, że niektóre walki zawodowe są o wiele, wiele bardziej nudne, mniej efektowne, mniej efektywne niż walki te amatorskie, które tutaj były. Bo ci amatorzy, oni walczą o swoje marzenia i oni nie chcą zarobić pieniędzy, oni chcą się pokazać, oni chcą być, w social media, chcą zaiskry, chcą komuś zaimponować, a przede wszystkim chcą jakby podbudować też swoje ego i pokazać, kto tutaj jest, wiesz, tam jest alfa, więc każdy z nich daje z siebie wszystko. Tak jak powiedział Rafał, tak, jeżeli chodzi o organizację dzisiejszej gali, to nie mamy się do czego uczepić, bo i były problemy ze streamem, zostały naprawione, były problemy z sędziami ze Szwajcarii, sędziowie byli nowi i myślę, że nie było ani jednej walki, która była posądzowana źle dzisiaj kompletnie. Jeżeli chodzi o to, nawet nie było takich słów, powiedziała, może ten powinien wygrać tam, ten wszyscy zgadzaliście nawet z splitami, tutaj też nam to dało dużo do myślenia. No tak jak powiedziałem, walka wieczoru, czyli czysta amatorszczyzna, ale no, no kurczę, daj serce, serce. Była krew, było mnóstwo serca. Nawet łzy były, oświadczyny były. Zaręczyny były, to no, się to przyjęło. No, co tam masz? O, spory w krwi. Okres. Na lodę, kolano. Wiesz co, był Kamil Wojniak, ten, o którym wspominaliśmy, tak, był mistrz Polski, wicemistrz Polski, przepraszam, w Strongmanach z 2014 roku. I Kamil nawet powiedział, że był na nim jednej gali zawodowej, ale to, co dzisiaj tutaj pokazali amatorzy, to się oglądało lepiej niż wiele gal zawodowych po prostu, nie? Bo tak jak Rafał wspomniał, te chłopaki wychodzą tu i dają serce. Nie ma może tyle, wiesz, taktyki, nie ma tyle techniki, ale jest serce i to, wiesz, jak ty jesteś kibicem, który ogląda to z boku i wiesz, i widzisz kult na przykład zawodowców, którzy tam, wiesz, się badają, to jest, wiesz, to jest fajne dla zawodowca, bo ty potrafisz to ocenić, ale dla takiego zwykłego człowieka, który przychodzi oglądać galę, to chłopaki, co wystrzelili w walce wieczoru, to jest najlepsza walka do oglądania, bo tam był łomot po prostu, wiesz, dużo krwi, tak samo były dzisiaj nokauty i to jest to, co ludzie lubią oglądać, tak? To jest dla każdego, nie tylko już dla koneserów. Tak, zgadzam się z tym bardzo, dwie walki MMA, które były naprawdę na wysokim poziomie. Jedna praktycznie przerażana, ale wytrzyma do samego końca. Wiesz co, tak jak już wspominałem, ja nie jestem, wiesz, fanem taczanek w MMA, a tutaj chłopaki, po prostu chłopak nawet, który przegrywał, był cały czas pod spodem, bronił się, praktycznie, wiesz, przyciągał, odpychał, zmieniał kierunki, gdzieś tam uciekał od naprawdę dobrego zawodnika, przygotowanego zawodnika. Także tak jak nie jestem fanem, to po prostu się zastanawiałem, kiedy tamten chłop wygra, a ten uciekał mu tak naprawdę przez 3 rundy. Także powiem ci, dobrze się to oglądało. Naprawdę było na co popatrzeć w tym. Też patrząc, ile bomb dostał po prostu w parterze tych grandem bombów i zobaczy, nie poddał się, walczył dalej, cały czas był przytomny i, wiesz, i bronił tych pozycji.
No i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Fighting Top Team, no to to jest, oni są, ja myślę, że to jest w ogóle team, który jest rozpoznawany z tego, że tam panowie zagrają na wysokim poziomie, w ogóle wszystkie walki. Kurwa, jak będzie na czwartej gali. To teraz by serw tu zrobił. Jak ludzie są, bo ja nie miałem siły. Zamiast zawodników będą wjeżdżać, to jest kwintesencja, pan Czelek, że chcą, będzie wszystkim, będzie wszystkim. A co się Państwu mogą powiedzieć na walki, która za sekundę. Bez sędziów się w sumie nie odbyło. No wiesz co, no co może. Był fał czy nie? Wiesz co, jeżeli sędzia uznał, że był fał, to był. Więc my nie będziemy z tym dyskutować, możemy sobie oglądać filmiki i tak dalej. Jeżeli mam być cztery, wiesz, to jest walka o pas. Gabryś tej walki chciał, więc wydaje mi się, że gdyby był w stanie, to na pewno by walczył. Więc na pewno była kontuzja, być może dostał budo, może mu się ochraniać zsunął, wiesz, ciężko jest to ocenić z boku. Był sędzia, który uznał, że było kopnięcie w krocze. No i po prostu no nie wstał, tak? Bo gdyby pewnie czuł się, może by to wstał, ale pewnie już się nie czuł, że jest w stanie zawalczyć o wygranie tego pasa, więc nie było sensu walczyć. I tak jak Rafał już wspomniał, gdyby chciał, nie wstałby w ogóle i wygrałby ten pas. Czyli uważacie, że będzie rewanż? Zdecydowanie. Zdecydowanie na pewno oni dwaj zawalczą o ten pas na następnej gali. Na następnej, tak? Nie na to. Po wstępnych rozmowach najprawdopodobniej będzie jedna gala przerwy. Okej. A ja bym chciał tylko dodać, bo Krystian był bardzo załamany po tej walce. Ja bym się radny, który powiedział, okej, słuchajcie, jeszcze raz jest no content i powtarzamy tą walkę. Na kamerę to różnie. Ja pewnie widzieliście to, sami na własne oczy, oglądałem tą barwę z dwóch kamer ze zbliżenia, zwolnione tempa razem z sędziami, a nagrywaliśmy wszystko na bieżąco. Czyli tam nie było czegoś takiego, że my podejmowaliśmy decyzję, czy sędziowie podejmowali decyzję na gorąco, bo kopnął, bo ja widziałem. Nie. Tam każdy z sędziów, tam nawet widzowie pokazywali, słuchaj, zwolnione tempo, zobacz, tutaj wiesz, poszło, okej. Okay? I tak jak powiedziałem, to kopnięcie było, niestety było niefortunne, dlatego walka tak jakby się nie odbyła, panowie na pewno tę walkę powtórzą. Dobrze, mam ostatnie jeszcze pytanie. To są walki amatorskich sportów walki. Czyli jak można by zachęcić innych zawodników, młodych zawodników, którzy chcieliby dołączyć do Państwa Federacji? Wiesz co, ja bym nie powiedział, że młody. Ja bym chciał zachęcić każdego, tak? Bo mieliśmy dzisiaj tu przykład zawodników trzech, dzisiaj zbliżających się do 50. Także medyk, który przegrał przez split decision, stary Lis, który podjął rękawicę z Deymantasem i Marcin Pokidaniec, który walczył z Tobiaszem, wygrał. Także mieliśmy to zawodników blisko 50, którzy coś w swoim życiu chcieli zmienić i zaczęli walczyć. Więc bardziej może nawet ja bym chciał zachęcić starszych ludzi, bo mamy zawodników, którzy pokazali, że można. Oczywiście, jeżeli ktoś młody chce rozpocząć swoją przygodę, bo mieliśmy też dzisiaj chłopaków po 17-18 lat znowu. Tak, pamiętamy ten knockout. Tak, no na przykład ten, ale Christian Weber czy Karol Anuszkiewicz też nie mają jeszcze 18 lat skończonych. Także to są też jeszcze juniorzy. Także jeżeli ktoś by chciał zacząć, spróbować, nie ma gdzie, nie ma kontaktów, albo uważał, że to nie dla niego, zapraszamy. Dla każdego znajdziemy przeciwnika, może spełnić swoje marzenie, pokazać się. Czyli droga jest otwarta dla jak najbardziej wszelakich zawodników. Tak, jeszcze taką szybciutką dygresję, bo tutaj mówimy o zawodnikach. Pamiętajmy o dzisiejszej najmłodszej zawodnicy, która ma 16-17 lat. Oliwii Kaczmarek, która jest wielokrotną mistrzynią Anglii, szykuje się na Mistrzostwa Świata, fajną walkę dała z Pauliną Płonką, Paulina też nie wymiękała, pomimo tych kopnięć na wątrobę, które naprawdę, no, one mogą być lekkie, ale one zabierają prądu i tak naprawdę zabierają duszę, dokończyły tą walkę, to był exhibition bout, więc to była walka pokazowa, żeby wprowadzić tą dyscyplinę do naszej organizacji, ale naprawdę dziękujemy UFR za w ogóle sankcjonowanie dzisiejszej gali. Dziękujemy UFR za to, że byli z nami, dziękujemy Oliwii, że też przyjechała, bo równie dobrze ta walka jej nic nie dawała, mogła wiesz, jutro ona w ogóle walczy, ma jakąś swoją walkę, więc dzisiaj przyszła, pokazała fajne umiejętności. Kilka pasów, my postaramy się też rozpromować w ramach wdzięczności, no i co, i myślę, że już niedługo będziemy mieli więcej takich walk. Dziękuję. Dzięki. Za przepiękny wieczór, mam nadzieję, że do następnego. Zdecydowanie. Pozdrawiam. Dzięki. Dziękuję, chłopaki.